Chciałabym serdecznie powitać panią prezydent miasta Puławy Ewę Wójcik. Pana Krzysztofa Brzezińskiego, wójta gminy Puławy. Pana Andrzeja Bójka, wójta gminy Żyży. Pana Stanisława Wójcickiego, wójta gminy Puławy. Jest również z nami pan Janusz Kalwarczyk, rektor naszej Puławskiej Szkoły Wyższej, którego serdecznie witam. Witam księdza Mariusza Kechanińskiego z parafii Matki Bożej Różańcowej. Błogosławieństwo Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego niech spocznie tutaj i pozostanie na zawsze. Wszelkiego myślności, szczęśliwego. Jestem dyrektorem do spraw jakości usług w Centrum Medycznym Internus. Chciałabym bardzo serdecznie podziękować księdzu Mariuszowi Kamińskiemu za błogosławieństwo i poświęcenie naszej nowej przychodni. A teraz serdecznie zapraszam panie prezes, panią prezes Jolantę Frasińską i panią prezes Barbarę Zarychtę do uroczystego przecięcia w Sejmie. Dziękuję bardzo. Jestem dumna, iż to właśnie kobiety tak pięknie udowadniają, że będąc prezesem, będąc wokół różnych licznych obowiązków potrafią znakomicie udowodnić, że są nie tylko kobietami przedsiębiorczymi, ale kobietami, które znakomicie znajdują się w roli pracodawcy, ale też kobiety, które znakomicie rozwijają swoją działalność i to działalność chyba w tej chwili najważniejszą, ponieważ wszyscy trafiamy w takie miejsca jak to, ale chciałabym podkreślić również to, że jakość tego miejsca, standard i tych wszystkich, które wcześniej mieliśmy okazję oglądać i bywać tam, pokazuje nam całą złożoność problemu, mianowicie wiele miejsc musi tę placówkę znakomicie gonić. Ta konkurencja, o której panie mówiłyście, rywalizacja, mam nadzieję służyć będzie temu, żeby wszyscy zbliżali się do tego miejsca, w którym dzisiaj się znajdujemy. Chciałabym podziękować za te prawie 200 osób, które znalazły tutaj zatrudnienie, znalazły powód do tego, żeby codziennie wstawać i realizować te zadania z radością. I za to również w imieniu prezydenta własnym, myślę, że wszystkich mieszkańców miasta Puławy mogę śmiało podziękować. Chciałabym również przyłączyć się do życzeń, aby te wszystkie zamierzenia, które już za paniami były tylko etapem do kolejnych, i życzyć wszystkim, którzy tutaj trafią, aby wyszli z takim przekonaniem, że dostali usługę na najwyższym poziomie i w najlepszych możliwych warunkach. Raz jeszcze serdecznie gratuluję, dziękuję i przekazuję prezydenta życzenia prezydenta.